Dzień dobry, witam Was serdecznie w pracowni Koty na Płoty. Ja jestem Karola i dzisiaj znowu zabiorę Was na wycieczkę w bardzo ciekawe i mało znane rejony sztuki ludowej. Sztuki ludowej. Dzisiaj pogadamy sobie o pomorskich dywanach wiązanych. Dywany wiązane z pomorza to jest coś, o czym ja się dowiedziałam całkiem niedawno. A z jakiej okazji? Dlaczego? I a czego wy możecie się dowiedzieć jeszcze więcej, niż na, na tej pogadance, to wam powiem na koniec filmiku. Pomorskie dywany wiązane. Jest to rodzaj sztuki ludowej, rękodzieła ludowego. Ja uwielbiam rękodzieło ludowe i strasznie mnie takie rzeczy interesują. Zresztą na niej jednym filmiku mieliście okazję to zauważyć. I dzisiaj właśnie o pomorskich dywanach, które są sztuką ludową bardzo specyficzną tak specyficzną w swej genezie, jak haft kaszubski. A dlaczego? Dlaczego to jest specyficzna geneza? Ponieważ to nie jest sztuka, plecenie, wiązanie dywanów, które uprawiają mieszkańcy Pomorza, to nie jest sztuka ludowa, która ma korzenie w wiekach dawnych. To jest sztuka ludowa, która została przyniesiona do mieszkańców tutaj a i zaadoptowana do ich potrzeb i zakorzeniona im tutaj w związku z wydarzeniami ekonomicznymi. Ale zacznijmy od początku. Musimy się cofnąć do dwudziestolecia międzywojennego. Słuchajcie, no Pomorze, mówimy o Pomorzu Zachodnim, czyli mówimy o Pomorzu Przednim, czyli o Pomorzu Zachodnim, tam, tak zwanym Zaodrzańskim. To tam się narodził pomysł tworzenia dywanów wiązanych. To tam właśnie stamtąd ta sztuka się wywodzi i została przeeksportowana na całe pomorze, tak naprawdę na nasze pomorze zachodnie, będące w rejonie obecnej Polski. Też tam było to tak zaszczepiane, zaszczepiana ta technika. O co chodzi z pomorzem przednim i dlaczego? Lecimy do lat 20 ubiegłego wieku. Lecimy do lat 20 do pomo na Pomorze e, Przednie, ponieważ e, to jest rejon Niemiec. Niemiec powojennych, po I wojnie światowej, z załamaną kompletnie gospodarką i, słuchajcie, z przełowionym śledziem. E, w latach 20 rząd e, m, III Rzeszy, Trzeciej, no, II Rzeszy, e, Postanowił wprowadzić trzyletni zakaz połowu śledzia. Co to oznaczało dla y, rybaków mieszkających y, na wybrzeżu? No, oznaczało odcięcie od możliwości zarobkowania, od możliwości utrzymywania rodzin. No, to było ich jedyne źródło dochodu połów śledzia w Bałtyku to było jedyne źródło dochodu w tych. Y, Rybaków. Takie konsekwencje, takie decyzje ekonomiczno-polityczne no mają ogromny impakt na tego rolnika, rybaka, na tego człowieka, który de facto z polityką i z ekonomią ma niewiele wspólnego, natomiast ma rodzinę do ogarnięcia, ma gospodarstwo do utrzymania. Powiem Wam, że rybacy mieszkający na Pomorzu Przednim zajmowali się tylko łowiectwem tylko połowem ryb, rzadko można było spotkać gospodarstwa, które miały jeszcze jakąś hodowlę przyzagrodową, więc tutaj nie było innych źródeł utrzymania rodziny. I ten trzyletni zakaz i spadek populacji śledzia w Bałtyku, no i ten trzyletni zakaz, który miał uratować populację śledzi w Bałtyku, przecież to chodziło o to, żeby uratować, żeby nie wyłowić tego śledzia całkowicie, żeby nie doprowadzić do zaginięcia, wyginięcia gatunku. Tylko właśnie wzmocnić populację śledzia. Ten zakaz no, odciął, odciął finansowanie. No i mamy tutaj w tym momencie bardzo rozsądnych polityków lokalnych, którzy myślą, jak pomóc ludziom, z którymi na co dzień mieszkają, jak pomóc im utrzymać rodziny w tym trudnym, bardzo trudnym okresie. I słuchajcie, Werner Köge z gminy Geisfeld Starosta tamtej gminy wpadł na genialny pomysł. Wiedział, że rybacy potrafią naprawiać swoje sieci, więc mają duże zdolności manualne w pleceniu, w wiązaniu. Sieci się naprawiało ręcznie, żadne maszynowe to nie były czasy. I słuchajcie, dał ogłoszenie w berlińskiej gazecie, że poszukuje tkaczy tkaczy, którzy wykorzystaliby możliwości manualne rybaków do stworzenia produktów, które można byłoby sprzedawać. Na to ogłoszenie, słuchajcie, odpowiedział fantastyczny człowiek, Rudolf Stundl. To jest pan Rudolf. Pan Rudolf urodził się w 1897 roku, był Austri Austri Austriaczykiem. Wychowywał się, słuchajcie, w małych miasteczkach, w małych wioseczkach chodzi do lokalnych szkół i od dziecka interesował się kulturą ludową. Jako ścieżkę swojej edukacji wybrał, słuchajcie, studia na Akademii Handlowej w Budapeszcie, gdzie przez cztery semestry, czyli dwa lata, studiował tkactwo. tkactwo. tkactwo go zafascynowało, to był jego sposób na życie. W 1922 roku założył w Zagrzebiu Wartat, który miał za zadanie zajmować się naprawą dywanów orientalnych, tureckich, perskich i, i, i takich innych. Więc widzicie tutaj bardzo blisko dziś tworzenia tych dywanów. On znał tę technikę od podszewki. No Dwa lata studiów to nie, nie w kij dmuchał, to jest jednak bardzo mocna podstawa. W 1928 roku przeprowadził się do Berlina, i to był właśnie ten rok, w którym Werner Köge dał ogłoszenie do prasy o poszukiwaniu tkaczy. Rudolf się zainteresował tym żywo i szybciuteńko przeprowadził się do gminy Gerfalt. I tam wpadł na pomysł, że może nauczyć rybaków tkactwa. Nauczyć ich tkać dywany, ale nie sposobem na ogromnych krosnach, tylko musiał wymyśleć coś całkowicie nowego. Rybackie chaty miały tą specyfikę, że były bardzo niskie i wymagały zaprojektowania specjalnych krosien, Specjalnych krosien, które by się pod powałą, które pozwalałyby rybakom w pozycji siedzącej szybko i sprawnie tkać dywany. E, oczywiście takiej sztuki nie było wtedy tam e, na Pomorzu i rybacy uczyli się od e, Rudolfa całkowicie od zera. Uczono się nawlekania tych krosen, zakładania wątków i osnowy e, i tkania e, tych dywanów. Technika tkania tych dywanów polega na wiązaniu milionów malutkich supełków, które są bliźniaczo podobne do supów, którymi związuje się e, oczka w sieciach rybackich. Więc jak widzicie mamy tutaj e, Stuprocentowe wykorzystanie potencjału manualnego rzemieślników, rzemieślników, którzy mają się zajmować daną dziedziną sztuki. To jest sztuka im obca, bo to nie, tak jak mówię, to nie było tradycyjne rzemiosło ludowe w tamtym rejonie. Natomiast no i też nie było tradycyjnego wzornictwa. Więc musiał Sztundl wymyśleć wzory, które by nawiązywały w jakiś sposób. Do tego miejsca, w którym te dywany są tkane. Sztuł rysował te wzory i uczył, uczył rybaków, jak te rysunki odzorowywać potem na krosnach. I słuchajcie, zaczęły powstawać fantastyczne mm, a, dywany. Tutaj mamy obrazek, jak dzieciaki tkają, bo dzieciaki też się tym zajmowały. A, krosna były takie bardzo uniwersalne, każdy mógł do nich usiąść. Proste w swojej budowie, bardzo proste, bardzo proste w obsłudze. Chodziło o to, żeby nie, osoby niewykwalifikowane, nie artystów, e, nauczyć prostego rzemiosła, na którym mogą zarobić pieniądze, których nie mogą zarobić na tym, co normalnie wy, wykonują. Rybacy zaczęli wytwarzać dywany, takie jak ten, e, składające się z tysięcy drobniutkich węzełków. One są z krótkich odcinków wełenki, to na przykład jest wzór, który jest drzewem życia. Sztundl tworzył wzory nawiązujące do regionu, w którym rybacy pracowali. Mamy mnóstwo motywów gryfa pomorskiego, mamy bardzo dużo, tutaj macie mamy gryfa, jak najbardziej gryf stuprocentowy, bardzo często też te wzory nawiązywały do ryb do fauny i flory, w, które e, m, są w tamtym rejonie. Tutaj mamy akurat tył dywanu. Zobaczcie, e, dywan po jednej stronie był puszysty, miał włosie, po drugiej stronie znajdowały się e, te supełki. E, kogi, e, a tutaj mamy, zobaczcie, połączenie e, gryfa. Mamy gryfa pomorskiego z wiosłami na przykład. E, na tym obrazku mamy e, wzór z dwóch ryb. Trochę jak symbol gdyni, jeżeli ktoś orientuje się w herbach. Tutaj mamy z kolei wzór, który wygląda na bardzo abstrakcyjny na pierwszy rzut oka, ale mamy tutaj płasz tą flądrę, mamy śledzia i mamy kormorany, czyli to wszystko, co z Bałtykiem jest bardzo blisko związane, co było naturalnym, tak jakby odniesieniem do tego rejonu, w którym te dywany powstawały. Ten pomysł i ten sposób zarabkowania stały się dosyć popularne i sztund założył nawet spółdzielnię, która produkowała te dywany, dostawał nagrody, wywoził je do Berlina, do dużych ośrodków miejskich, gdzie były sprzedawane. Dzięki temu rybacy nie byli, nie był to duży dochód, ale wystarczający na to, żeby, żeby przeżyć. Nawet w 1934 roku Sztund zorganizował pierwszy festiwal tkactwa we Frest. A tutaj mamy dywan, który jest dywanem tak zwanym atomowym. I już musimy przeskoczyć przez okres wojny, ponieważ w okresie wojennym dywany nie były wytwarzane. Ten Sztund wylądował w więzieniu w 1940 roku. Siedział tam, był więziony do 1945 roku, więc... Współdzielnia nie działała, a rybacy przestali tkać. Ten, też troszeczkę w trakcie, w momencie, kiedy Rzesza doszła do władzy, ten sposób tkania dywanów został przez nich zawłaszczony, słuchajcie. I wydarzyła się przedziwna historia, taka bardzo. Symptomatyczna dla wszelkich reżimów, które próbują zawłaszczyć różne dziedziny życia dla siebie i zbudować historię na nowo, ponieważ te dywany, o, takie bardziej tradycyjne, że tak powiem, zostały zawłaszczone przez media III Rzeszy jako stare, neogermańskie wzory i neogermańska sztuka. No, nie miało to nic wspólnego z prawdą, dorabiało ideologię, której tam nie było. W związku z tym no, Sztundl zawiesił działanie spółdzielni. To się wszystko jakoś tak rozeszło po kościach, i de facto w okresie wojny te dywany nie były tkane, niewiele się tam coś działo. Sztundl został uwięziony, więc, wiecie, no, tutaj dużo, dużo takich czynników, które spowodowały zanik tego, tego rękodzieła. Które na całe szczęście odrodziło się po wojnie. W 1953 roku znowu ruszyła spółdzielnia, tym razem przy wsparciu władz wschodnich Niemiec, czyli NRD, no bo tu mamy te rejony NRD. I powiem Wam, że nacisk na to, żeby rozwijać tą sztukę, żeby te rękodzieło dalej kultywować, był bardzo, bardzo, bardzo mocny i władze bardzo ułatwiały Sztendlowi rozwijanie techni techniki, prowadzenie spółdzielni, promowanie tych, tych wyrobów rękodzielniczych. To były bardzo, bardzo o, promowane Wtedy rzeczy. To trochę, trochę to działo na zasadzie naszej polskiej cepeli, żeby było promowane rękodzieło polskie w cepeli. Tak samo tutaj władze Niemiec Wschodnich promowały działalność spółdzielni Sztundla. No i powstawały. Tutaj to jest, to jest dywan atomowy. To jest atom, takie, seria takich dywanów z takim wzorem właśnie atomu. Powstała na cześć i w związku z otwarciem elektrowni atomowej niedaleko. W, na wybrzeżu Pomorza właśnie przed niego. Ta elektrownia już teraz nie działa, ale wtedy to był hit i totalna fascynacja atomem i jego możliwościami, więc powstała, powstała cała seria dywanów właśnie z takim wzorem atomowym. I te wszystkie obrazy, które wam, te wszystkie dywany, które ja Wam dzisiaj pokazuję na tym live, możecie obejrzeć na żywo. Zapraszam Was serdecznie w Gdańsku, w ratuszu staromiejskim, jest wystawa kreatorzy. Wystawa poświęcona właśnie rękodziełu ludowemu, które zostało zaszczepione w ludność, która wcześniej tego rękodzieła tam nie uprawiała. A obok dywanów, wiązanych dywanów pomorskich jest nasz słynny. Pomorskiej Haft Kaszubski. O tym, jak powstawał i e, coś więcej opowiem w innym e, filmie. A wy możecie w tym czasie przyjechać do Gdańska. Zapraszam Was do Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Ratuszu Staromiejskim. Wystawa jest e, czynna do 25 lipca 2024 roku. E, dywany można oglądać z dwóch stron. E, może, można pożyczyć właśnie sobie historię powstawania tych dywanów. Trochę ciekawostek jest na planszach, które są ustawione na wystawie. Wystawa jest przepięknie oświetlona, e, wspaniale to wygląda i zapraszam Was serdecznie do szukania takich ciekawostek. Ponieważ informacje o tym w internecie za dużo nie znajdziecie, natomiast są to bardzo ciekawe techniki, trochę już zapomniane, ale może dzięki takim osobom jak wy, takim osobom jak ja, takim osobom jak kuratorzy za zaangażowani w tą wystawę w Nadbałtyckim Centrum Kultury, może właśnie dzięki takim osobom te techniki odżyją i znowu będą technikami popularnymi, cenionymi i docenianymi. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Życzę Wam wszystkiego dobrego i zapraszam na inne moje filmy. Trzymajcie się, się, ciepło, pa!